Wielka uroczystość we Francji. Macron zaprzysiężony na prezydenta. Emmanuel Macron ponownie zaprzysiężony na prezydenta Francji. Emmanuel Macron został w sobotę w Pałacu Elizejskim ponownie zaprzysiężony na prezydenta Francji. Polityk w kwietniowych wyborach wywalczył reelekcję, pokonując kandydatkę Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen. W krótkiej przemowie Emmanuel Macron zaapelował o wytrwałą pracę na rzecz francuskich, europejskich odpowiedzi na wyzwania epoki. Ceremonia zaprzysiężenia, w której wzięło udział około 450 gości, została poprzedzona oficjalnym potwierdzeniem wyników wyborów prezydenckich, które odczytał prezes Rady Konstytucyjnej Laurent Fabius. Wybory we Francji 2022. Wyraźna przewaga Macron w wyborach prezydenckich 2022. Urzędujący prezydent Emmanuel Macron otrzymał 58,55% głosów i pokonał kandydatkę Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen, która otrzymała 41,45% poparcia. Po ogłoszeniu zwycięskich dla urzędującego prezydenta wyników sondażu Exit Poll, Macron przybył na pola marsowe w Paryżu w towarzystwie małżonki Brigitte Macron i w otoczeniu grupy młodzieży. Kroczył przy dźwiękach Ody do radości, kantaty z 9 symfonii Ludwiga van Beethovena, która jest hymnem Europy, przyjętym przez Radę Europy i Unię Europejską. Następne 5 lat będzie inne. To nie będzie kontynuacja mojego dotychczasowego mandatu, zapowiedział wówczas,